chcieliśmy przez ten kongres pokazać, że historia nie musi być nudna. Historia może wciągać. Historia mówi przez pokolenia, jak mówi nasze hasło naszego kongresu. Pierwszy Regionalny Kongres Pamięci Narodowej odbywa się tutaj w Rzeszowie, w hali G2A Arena w Jasionce. Jest to kongres skierowany przede wszystkim do mieszkańców Podkarpacia i do wszystkich grup wiekowych. Otóż jest to kongres, którego ideą naczelną jest prezentacja dorobku Instytutu Pamięci Narodowej. Z drugiej strony to także chęć dotarcia do wszystkich tych, którzy są zainteresowani historią. Otwieram w tym momencie, drodzy Państwo, oficjalnie Podkarpacki Kongres Pamięci Narodowej. Największa impreza organizowana przez pracowników rzeszowskiego IPN-u. Zarejestrowało się na to wydarzenie prawie 5 tysięcy osób. Oferta nasza była skierowana do wielu instytucji, ośrodków, szkół. Same przygotowania trwały tak dość intensywnie, prawie 3 miesiące. I chcieliśmy podczas tego wydarzenia zaprezentować to, czym się zajmuje Instytut Pamięci Narodowej, podkreślić jednocześnie te aspekty, które są właściwe dla specyfiki rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Jest to jednocześnie też dobry moment do zaprezentowania opowieści o historii w sposób trochę inny niż ten, który jest prezentowany w szkołach czy podręcznikach do nauki historii. Przyjechaliśmy dzisiaj z 2 klasami 7. Udało nam się wiele rzeczy zobaczyć, wziąć w nich udział, szczególnie te projekcje filmowe, szlaki nadziei, oraz uczniowie mieli możliwość brać udział w poszukiwaniu tych artefaktów, czyli w wykopaliskach. Symbole patriotyczne rozwiązywali, poznawali. Także myślę, że sporo tych atrakcji jak na jeden dzień i taki właśnie kilkugodzinny wyjazd, bardzo wartościowy i historycznie bardzo bogaty. Młodzież jest zainteresowana historią. Oczywiście w tym wszystkim i w tych dzisiejszych czasach chodzi o formę, bo liczy się dla nich atrakcyjna forma przekazu, nie tylko taka bierna, skupiona na czytaniu podręcznika czy siedzeniu w ławce, więc jak najbardziej można w ten sposób młodzież zaciekawić historią. To wszystko też zaczyna się od zainteresowania historią regionu, historią lokalną. Wszyscy, którzy się pojawią na kongresie, mogą skorzystać z gry szyfrów. To nowa gra przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej, poświęcona kulisom wojny polsko-bolszewickiej. Z kolei najmłodsi mogą wziąć udział w spektaklu teatralnym Historia Misia Wojtka, opowiadającym o Wojtku Niedźwiedziu, który towarzyszył żołnierzom generała Andersa podczas II wojny światowej. Nieco starsi mogą skorzystać z warsztatów zatytułowanych Drużyna Inki. Łączymy praktykę z historią. Opowiadamy o Danucie Siedzikównie, opowiadamy o fenomenie polskiego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej i uczymy pierwszej pomocy przedmedycznej. Szlaki nadziei, Odyseja Wolności. Interaktywna wystawa opowiadająca o polskiej Odysei Wolności, o żołnierzach generała Andersa, żołnierzach generała Maczka, o wyjściu żołnierzy generała Andersa ze Związku Sowieckiego, przejściu szlakiem przez Bliski Wschód i włączeniu się do działań zbrojnych już w Europie. Pokazujemy także naszą ofertę wydawniczą. To blisko 3,5 tysiąca książek, które dotąd wydał Instytut Pamięci Narodowej, zarówno książek naukowych, popularno-naukowych, ale także komiksów. Zachęcamy do udziału w kilku panelach dyskusyjnych. W nieco lżejszej formie opowiadamy o historii przez pryzmat sportu. Jedyna osoba, która mogłaby tutaj miło podziękować, oczywiście panu prezesowi, przeprowadzić sparing z panią Iwoną, jest pan Łukasz Różański, mistrz świata, zawodowy mistrz świata Federacji WBC WC
Wandę Bridze. No ja uważam, że każdy sportowiec powinien być patriotą. No niezapomniane uczucie jest, kiedy grają Mazurka Dąbrowskiego. Wszystkie ręce są na pokładzie, można powiedzieć, jednym i nie ma podziałów. Wszyscy się jednoczą i kibicują po prostu w 100%, wspierają swojego rodaka. Jestem zachwycony. Świetni sportowcy, medaliści, bardzo znane nazwiska. Bardzo fajna dyskusja, świetnie poprowadzona. Cały czas w tych dyskusjach jednak przejawia się patriotyzm. Stadiony czy hale wypełnione po brzegi, ludzie ubrani w biało-czerwone stroje, z szalikami, na których pisze Polska, no, hymn śpiewany a cappella. No, no, niesamowita sprawa. Ja nawet jak teraz o tym mówię, to po prostu ciarki, gęsią skórkę mam na rękach. Dzisiaj jest to tu, u nas, blisko, w Rzeszowie i jest wykonana niesamowita, tytaniczna praca, żeby to wszystko przygotować, ale to wszystko są efekty. Dochodzi do mnie ta młodzież, te dzieci, które mnie znają, przychodzą, są pod ogromnym wrażeniem. Ja też. Uczestniczyłem w zawodach G-planszowych, grałem w ORP Orzeł. Można się z tego nauczyć historii, taktyczności jakby. Na pewno jest ciekawie. Jestem tu pierwszy raz, nie byłem tu nigdy. Jest co robić. Są zajęcia, na których poznajemy ojczyznę, integrujemy się na takich rzeczach. Lubię rywalizację, dlatego bardzo fajnie było grać w różne gry. Instytut Pamięci Narodowej ma w swojej ofercie gry planszowe, edukacyjne. To jest bardzo istotna ich cecha. Celem tych rozgrywek jest popularyzacja zarówno samych gier planszowych, które są świetną rozrywką, ale także tych właśnie tytułów. W ubiegłym roku było około 200 osób na rozgrywkach, w tym roku mamy 500, więc wydaje mi się, że jest to znaczący progres. Grając w planszówki, tą wiedzę zdobywa się przy okazji, wykonując ruchy, planując swoje działania, dążąc do zwycięstwa. Bycie świadomym siebie, rozumienie tego, w jakim środowisku żyjemy, jaka kultura nas kształtuje, no pozwala nam być po prostu lepszymi ludźmi. Będę wszystkich wyczytywał, moi drodzy, i wszyscy po prostu znajdziemy się na scenie, bo wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Ważne, żebyś walczył dobrze. Jesteśmy w mundurach pierwszej dywizji pancernej, pierwszej polskiej dywizji pancernej, dowodzonej przez generała Stanisława Maczka. Akurat w tym momencie ja odtwarzam sylwetkę 10. Pułku Dragonów, czyli jednostki rozpoznawczej tej właśnie dywizji pancernej. Kolega jest w barwach Batalionu Strzelców Podhalańskich, czyli właściwie też tej szpicy dywizyjnej. Chodzi o samo prezentowanie sylwetek, uposażenia, uzbrojenia. Jakby stanowimy też pewne tło dla pojazdów, które znajdują się przed centrum dostawowym. Od małych szkrabów po właśnie tarszaki oraz nawet klasy jeszcze wyżej. Chętnie do nas podchodzą, porozmawiać, żeby coś zobaczyć. Interesują się. Razem z moim kolegą Jarkiem prowadzimy warsztaty komiksowe, gdzie po trochu przybliżamy samą sztukę komiksu, jak tworzyć te komiksy, wprowadzamy troszeczkę teorii i wspólnie tutaj z uczestnikami wykonujemy ćwiczenia, które pomagają jakby rozwijać zdolności komiksowe i rysunkowe tych odwiedzających. Wydawnictwo IPN ma w swojej ofercie wiele ciekawych komiksów, zarówno dla młodszych dzieci typu Wojenna Odyseja Antka Srebrnego, jak i dla starszych właśnie w imieniu Polski Walczącej. Jest bardzo duże zainteresowanie. Osoby chętnie przychodzą, uczą się o tych komiksach, o tym jak je tworzyć, wykonują ćwiczenia, mają bardzo fajne pomysły na swoje scenariusze, ciekawe kreski, więc zainteresowanie jest naprawdę, naprawdę ogromne. Oferta Instytutu Pamięci Narodowej spotkała się z ciepłym przyjęciem. Jego efekty będziemy badać przez kolejne dekady, bo być może właśnie dzięki temu kongresowi w przyszłości wyrosną nam archeologowie, archiwiści, edukatorzy, historycy. Mamy też świadomość, że na sukcesy, na owoce
Podkarpackiego Kongresu Pamięci Narodowej. Trzeba poczekać kilka lat. Odznaczyliśmy w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy odznaczeniami Krzyże Wolności i Solidarności, które są przeznaczone dla tych wszystkich budujących i walczących o wolną, niepodległą Polskę w latach 70. i 80. w czasie dominacji systemu komunistycznego, ale była to okazja także do wręczenia medali Republika Memoria Meritum dla tych wszystkich, którzy budują Republikę Pamięci, wspomagają Instytut Pamięci Narodowej w naszej ustawowej działalności. Największe zasługi dla organizacji Podkarpackiego Kongresu Pamięci Narodowej mają pracownicy rzeszowskiego oddziału na czele z panem profesorem Dariuszem Iwaneczką. Jest to wartość w trwaniu instytucji, w psychologii instytucji, którą trudno przecenić. Bezprecedensowe wydarzenie, na pewno wydarzenie 23-lecia istnienia oddziału IPN w Rzeszowie. Ja jestem wdzięczny moim pracownikom. To jest naprawdę dzieło rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Tak staraliśmy się sprofilować ofertę, aby ona była adresowana do osób praktycznie od 5, 6 roku życia aż do 106 roku życia. Bo najstarszy uczestnik naszego kongresu i gość honorowy to kapitan Tadeusz Lutak, ostatni żołnierz generała Maczka. Cieszę się strasznie, że młodzież, tyle tutaj dzieci, wszyscy ciekawi i każdy chce coś nowego się dowiedzieć. Nie spodziewałem się nigdy, że Polska tak wygląda, jak jest teraz. To się bardzo cieszę, że mnie szanują. Na stare lata to dawni czeka poniewieraje, a mnie wszyscy lubią, szanują. Kocham Polskę, to jest nasza ojczyzna kochana. I walczyłem za nią do upadłego. Dziękuję.